Choroba von Willebranda. Jest to najczęściej występująca wrodzona skaza krwotoczna. Częściej występuje u kobiet. Choroba może być dziedziczona autosomalnie recesywnie lub autosomalnie dominująco. Choroba polega na zmniejszeniu ilości czynnika von Willebranda, w skrócie VWF. Wyróżniamy trzy typy choroby. Typ pierwszy to defekt ilościowy czynnika von Willebranda, w skrócie VWF. Typ drugi to defekt jakościowy czynnika von Willebranda, w skrócie VWF. Typ trzeci to całkowity niedobór czynnika von Willebranda, w skrócie VWF. Najczęściej występuje typ pierwszy i drugi. Najczęstsze objawy to krwawienia. Najczęściej są to krwawienia z nosa, obfite krwawienia miesiączkowe, krwawienia z ran pooperacyjnych lub po wyrwaniu zęba i samoistne krwawienia do stawów. W diagnostyce badaniem potwierdzającym rozpoznanie jest ocena aktywności czynnika von Willebranda, w skrócie VWF. W normie powinien on wynosić od 50 do 150%. Innym badaniem jest aktywność czynnika ósmego, a także antygen czynnika von Willebranda, w skrócie VWF-AG. Innym przydatnym badaniem jest czas częściowej tromboplastyny po aktywacji, w skrócie APTT. W normie wynosi on od 26 do 40 sekund. W chorobie von Willebranda może on być wydłużony, a także czas protrombinowy, w skrócie PT. W normie wynosi on od 12 do 16 sekund. W chorobie von Willebranda może być skrócony. W chorobie von Willebranda typu pierwszego lekiem z wyboru jest desmopresyna, czyli analog wazopresyny. Innym lekiem jest koncentrat czynnika 8 z czynnikiem von Willebranda, w skrócie VWF, a także kwas tranexamowy i koncentrat kwinek płytkowych, w skrócie KKP. W typie 1 i 2 nasilenie objawów jest łagodne lub umiarkowane, a rokowanie jest dobre. W typie 3 mogą rozwinąć się powikłania, takie jak artropatia hemofilowa, a rokowanie jest gorsze.